Proszę Państwa, sprawę rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie poczynań III Rzeczypospolitej traktuję dość humorystycznie, ponieważ nie ma się czym przejmować, nikt na świecie się nie przejmuje rezolucjami Parlamentu Europejskiego, także nie ma się czym przejmować w ogóle. Natomiast chodzi o coś zupełnie innego, o to, co się dzieje w kraju. Otóż co jest ciekawe, że PiS się tą rezolucją przyjmuje. Nie dziwne, że się przyjmuje, bo to PiS nas prowadził do Unii Europejskiej. To PiS głosował za tym Anschlussem. To PiS głosował za traktatem lizbońskim. To Jarosław Kaczyński zachwalał traktat lizboński jako najlepsze rozwiązanie dla Polski. To Lech Kaczyński, świętej pamięci, go w końcu podpisał. Jeszcze na koniec PiS głosował za przyjęciem tego traktatu. Więc to PiS za to odpowiada, bo gdyby nie to, to nie odpije PiS, jak on, każda normalna partia po takim policzku by po prostu Polskę z Unii Europejskiej wyprowadził. No, ale tego zrobić nie może, bo to jest partia jakoś przekupiona, zastraszona czy coś. W każdym razie proeuropejska, tylko udaje antyeuropejską. Na tej zasadzie, na jakiej jest taka zabawa w dobrego i złego policjanta, prawda? Więc oni właśnie są tym złym policjantem i udają, że są antyunijni. Nie, to oni wchodzili Polskę do Unii, to oni są jak najbardziej za pozostaniem w Unii Europejskiej. Żeby nie było żadnej niejasności. Natomiast co do sprawy wewnętrznej. Otóż PiS opowiada się tutaj, wyraźnie mówi, że jest za demokracją i ma absolutną rację. Ja jestem wrogiem demokracji i muszę przyznać, że PiS rzeczywiście jest partią prodemokratyczną. PiS rzeczywiście mówi, to kilku posłów PiS tak mówiło, przecież mamy ze sobą większość, no to możemy wszystko i to jest właśnie, tak właśnie jest demokracji. Kto ma większość, ten może zrobić wszystko. Co prawda są tam jakieś takie reguły, że nie można zmienić konstytucji, ale gdyby PiS miał 2/3, prawda, większości, to by zmienił konstytucję i robił całkowicie, co chce. I to jest pewne jak 2, 2, 4. Natomiast naprzeciwko tej demokracji stoją ludzie, którym się brzydzę. Ludzie, którzy Polskę okradali od lat i robili rozmaite afery. Ludzie, którzy są pociotkami jakimś tam byłych komunistów, mają w głowie jakąś tą sprawiedliwość społeczną za ten też dobrze zakodowaną. Ludzie, którzy oszukiwali, są liberałami, a okazali się, że żadnymi liberałami nie są. I ci ludzie teraz twierdzą, że bronią demokrację. Oni oczywiście bronią praworządności, a nie demokracji. Oni walczą z demokracją, bronią PiS-u, a są za rządami prawa. I tutaj powiedzmy jasno, to prawo jest złe. Prawo, które obowiązuje, jest prawem złym, to jest nie prawo, a lewo, prawda? I to prawo chciałbym zmienić. Ale zmienić go nie mogę, więc muszę bronić prawa takiego, jakie jest, nawet jeżeli to jest potrafione złe prawo. Bo złe prawo, na przykład tam pana Helmera, jeden z nielicznych, inteligentnych posłów w tym parlamencie z UKIP-u, złe prawo, nie powiedzmy, prawo mówi, że za noszenie spodni w kratkę jest kara śmierci. Jest to może złe prawo, ale po prostu nie założę spodni w kratkę i nic mi w tym momencie nie grozi. Natomiast sytuacja, gdzie nie ma prawa w ogóle, gdzie większość może ze mną robić co chce, prawda, to jest sytuacja nie do zniesienia. Dlatego wolę złe prawo od rządu większości, która może zrobić z człowiekiem podaram co chce. I stąd moje potępienie zarówno dla tych Komitetów Obrony Demokracji, tych fałszywych ludzi, którzy niby to demokracji bronią, prawda? Zamiast otwarcie powiedzieć, że są za tym złym prawem, ani oczywiście tym z PiS-u, którzy usiłują nam tutaj zaprowadzić bezpośrednie rządy większości. Tej większości, która ich wybrała, że nawet nie większości, PiS nie ma większości za sobą. Ma tam 40% poparcia, nawet niecałe w tej chwili w społeczeństwie. No, ale w każdym razie według reguł demokracji parlamentarnej ono w tej chwili rządzi. Miejmy nadzieję, proszę Państwa, że to wszystko jakoś się rozwiąże
że nie wiem, czy pan Gowin się ze swoimi ludźmi wycofa z PiS-u, wycofa się z popierania tego absurdu. Tak czy owak, coś musi nastąpić, bo inaczej grozi nam, powtarzam, po raz chyba 10, grozi nam wojna domowa. Proszę zrozumieć, wystarczy, że ktoś wyda jakąś ustawę, którą ktoś zgłosi do Trybunału Konstytucyjnego, że ona jest sprzeczna z konstytucją. Na przykład, ja wiem, ustawę o ziemi, tak? Ustawę o tym, że tylko Kościół może kupować i sprzedawać ziemię, albo też ustawę, że nie wolno przekształcać ziemi rolnej w nierolną. Powie, że jest sprzeczna z konstytucją. Trybunał Konstytucyjny powie, zgodnie z prawdą, że ona jest konstytucją sprzeczna. Ale PiS powie, że ona obowiązuje, a część administracji państwowej, sądy na przykład, które popierają Trybunał Konstytucyjny z reguły, sądy zaczną orzekać, że jest to z konstytucją sprzeczne i będą wydawały zgody, które nie będą wydawała administracja, nie będzie ich szanowała. No, a sądy będą wydawały wyroki nakazujące postąpić zgodnie z konstytucją w interpretacji Trybunału. To musi doprowadzić do wojny domowej. I jak najszybciej trzeba ten problem rozwiązać. Jeżeli ktoś nie widzi tych konsekwencji, znaczy, że nie zdaje sobie sprawy z mechanizmów działania urzędów państwowych, sądów. Nie zdaje sprawy z tego, że od lat setek historia naszej cywilizacji to historia walki władzy sądowniczej z władzą administracyjną, z władzą wykonawczą. Prawda? I tu właśnie będzie niesłychanie ostry konflikt, który, powtarzam, musi skończyć się wojną domową, jeżeli tego szybko nie rozwiążemy. Dziękuję Państwu za uwagę.